Temu biznes z dużym zaciekawieniem i przyjął, i też z nadzieją przyjął cele zrównoważonego rozwoju ONZ wprowadzone wraz z agendą 2030, ale jeszcze niezbyt poważnie podchodził do potencjalnych konsekwencji związanych ze zmianami klimatu czy utratą różnorodności biologicznej, wyczerpywalnością się zasobów naturalnych, jaki to będzie miało wpływ na jego funkcjonowanie. Myślę, że te ostatnie lata bardzo wiele zmieniły. Pojawili się liderzy, którzy jakby analizowali trendy, spróbowali spojrzeć w przód, dostosować się do wyzwań, z którymi się w tej chwili mierzą, i też uwzględnić oczekiwania nie tylko swoich pracowników, ale również tej dużej grupy już wyedukowanych konsumentów, którzy stawiają coraz wyżej poprzeczkę. W dobie pandemii najważniejsza jest solidarność, współpraca międzysektorowa, dbanie o rezyliencję szeroko pojętą i o klimat. Jak mówimy tutaj w tym przypadku o rezyliencji, bo jest mi to temat wyjątkowo bliski w kontekście współpracy z miastami, to uważam, że ta rezyliencja może nastąpić tylko i wyłącznie poprzez budowanie poczucia wspólnoty i takiego kapitału społecznego. I wtedy ta społeczność staje się silniejsza na skutek wszystkich ludzkich interakcji, tak? Okazywania troski o innych i pewnego rodzaju zarodności. A więc lokalna, zintegrowana społeczność zdecydowanie lepiej radzi sobie z wszelkiego rodzaju kryzysami, tak zwanymi czarnymi łabędziami, a niestety ja jestem przekonana, może tu będę trochę złowrogim wieszczem, że najgorsze jeszcze przed nami, że COVID jest dopiero początkiem. Pandemia koronawirusa spowodowała, że społeczna odpowiedzialność biznesu nabiera zupełnie nowego wymiaru, również z punktu widzenia samorządu, takiego jak miasto Poznań, jest to dostrzegalne i doceniamy w ogóle to otwarcie też firm, różnych biznesów na współpracę z lokalną społecznością, ona jest bardzo ważna, ale cieszy też to, że podmioty gospodarcze widzą więcej już niż to było jeszcze lat temu, kilka wstecz, że ta współpraca nie dotyka wyłącznie działań charytatywnych, chociaż one są bardzo ważne, ale dotyka też innych działań wzmacniających lokalną społeczność. Z naszego punktu widzenia na pewno to, co powinno być kręgosłupem naszej współpracy w kolejnych latach, to jest oczywiście przygotowanie nas na podobne kryzysy jak koronawirus, czyli to budowanie odporności miejskiej, to jest bardzo ważne, żeby tą współpracę tworzyć, jak i również działania związane z ochroną klimatu, retencją wody, także kwestią zieleni. To są tematy, wokół których chcielibyśmy się koncentrować w takiej współpracy z biznesem w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu. Jezaru stała się punktem wyjścia do zupełnie nowego podejścia spółek, ale też odbiorców, klientów, obywateli, jeżeli chodzi o wymagania związane ze zrównoważonym rozwojem. I coraz większą wagę dzisiaj, ale w przyszłości szczególnie, inwestorzy instytucjonalni będą również przywiązywać do kwestii szacowania czynników środowiskowych, społecznych w zakresie zarządzania w przypadku danej inwestycji, biorąc pod uwagę też wpływ tych nowych rozwiązań, nowych polityk, do których będą zobowiązane spółki wdrażania i przyjmowania, jeżeli chodzi o ich wpływ na zwrot z inwestycji. Wydaje się, że jest to nie tylko nowy trend, ale jest to rzeczywistość, która wynika z jednej strony z pewnego pchnięcia i rozwiązań legislacyjnych, ale również z ostatnich doświadczeń, wyzwań, z którymi mieliśmy do czynienia. Jeśli chodzi o takie najważniejsze wyłaniające się tutaj trendy, też one są związane z tym punktem zwrotnym, jakim jest pandemia. To jest takie nasze uniwersalne, globalne doświadczenie. Myślę, że chyba trzeba zacząć od tego, że dużo wyraźniej wszyscy zrozumieliśmy, jak bardzo jesteśmy ze sobą powiązani i współzależni. Myślę, że to
to doświadczenie będzie generowało trochę inne rozumienie kwestii chociażby kryzysu klimatycznego czy nierówności społecznych. To doświadczenie jest globalnym doświadczeniem i ono ma zdecydowanie wpływ na świadomość szczególnie tego następnego pokolenia, nadchodzącego. I to jest, wydaje mi się, to jest to doświadczenie transformatywne, które może nas otworzyć na nowe rzeczy. Rysująca się współpraca właśnie biznesów, które działają zazwyczaj w jakimś konkretnym miejscu, w sąsiedztwie samorządu, społeczności lokalnej i samorządów, które reprezentują nas, obywateli, najbardziej. Myślę, że to jest to nowe otwarcie i ten ruch takiej właśnie rewizji strategii zrównoważonego rozwoju po stronie miast. To jest coś, co warto obserwować, właśnie warto przyglądać się temu Amsterdamowi, Walii, całemu regionowi, który się przebudowuje właśnie w stronę sustainability. Myślę, że takich regionów jest więcej w Europie i na świecie. One tworzą właśnie strategie regeneratywne. Stworzenie zrównoważonej gospodarki światowej, która przynosi długoterminowe korzyści dla środowiska i dla ludzi, i to w perspektywie wielu pokoleń, jest możliwe, ale szczególną rolę w tym odgrywać będą duże przedsiębiorstwa i duży biznes, i my w Ciechu te role rozumiemy i czujemy się odpowiedzialni. Zachowania odpowiedzialnego i ciągłego poprawiania naszej działalności w zakresie zrównoważonego rozwoju oczekują nasi klienci, oczekują nasi inwestorzy, ale sami jako pracownicy spółki też tego od siebie oczekujemy. Najważniejsza różnica w podejściu do odpowiedzialności społecznej polega na tym, że firmy nie są już rozliczane z tego, co robią, tylko z efektów tych podejmowanych działań, i to dotyczy wszystkich aspektów funkcjonowania firmy. W przypadku Żabki bardzo istotne jest zaangażowanie franczyzobiorców, istotne jest również angażowanie klientów do projektów społecznych i z tego, w jakim stopniu te grupy w projektach uczestniczą oraz jakie te projekty przynoszą rezultaty, jesteśmy przez rynek rozliczani. I to jest ważne, że dzisiaj firmy oceniane są nie tylko pod kątem wyniku finansowego, ale również tych wskaźników wpływu na środowisko społeczne i na środowisko naturalne.